I modlitwy otaczamy wspólnoty naszych rodzin. Modlimy się o świętość życia małżeńskiego. Prosimy Matkę Bożą Wieleńską, aby ci, którzy trwają w sakramentalnym związku małżeńskim, stali się prawdziwymi kapłanami kościoła domowego. Dziękujmy też dobremu Bogu za nasze rodziny, których przyszliśmy na świat, za naszych rodziców. Dziękując dobremu Bogu, że poprzez wodę Chrztu Świętego włączyli nas do wielkiej rodziny Kościoła, której trwamy, wzrastamy w wierze na miarę naszego przyszłego zbawienia. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników tej wspólnoty eucharystycznej. Nade wszystko cieszymy się z przybycia dzisiaj w pielgrzymce wiary do tronu Matki Bożej Wieleńskiej księdza biskupa Szymona Stółkowskiego. Witając księdza biskupa, tym większa jest moja radość, albowiem z księdzem biskupem Szymonem jesteśmy z jednego rocznika i w tym samym dniu, 35 lat temu, otrzymaliśmy święcenia kapłańskie. Księże biskupie, witamy cię bardzo serdecznie. Umocnij nasze życie, nasze rodziny mądrością Bożego Słowa. Umocnij nas wszystkich Bożym ciałem, a na końcu mszy świętej poślij nas do naszych rodzin, umacniając nasze życie pasterskim błogosławieństwem. Bardzo serdecznie witam w tej wspólnocie wszystkie przybyłe pielgrzymki wraz z swoimi duszpasterzami, którzy ofiarują owoce mszy świętej w intencji swoich parafian. Witam księdza Romana Nowaka z parafii Prochy. Jest to pielgrzymka autokarowa. Witam bardzo serdecznie ojca Bernarda Felczykowskiego z Obry, który pełnił funkcję ojca duchownego w obrzańskim seminarium. Przybył z pielgrzymką rowerową. Witam bardzo serdecznie księdza Aleksandra Werstlera z Ciosańca, który modli się za swoich parafian. Witamy grupę uczestników rekolekcji z postem Daniela Zaborówca. Witam księdza Michała Gołębiowskiego, Salwatoronina oraz ojca Roberta Bubisza, dominikanina, którzy modlą się wyznaczonych intencją mszy świętej. Bardzo serdecznie witamy księdza Sebastiana Pytlika z Gorzowa Wielkopolskiego. Msza święta sprawowana jest również przez księdza Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, o prawdziwą i szczerą miłość na wspólnej drodze życia. Ojciec Robert modli się o uzdrowienie i uwolnienie syna Tomasza z całej historii jego życia, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla jego rodziny, przedstawiennictwo najlepszej Matki Maryi, ucieczki grzeszników. Bracia i siostry, każdy z was w swoim ludzkim sercu ma zapięte swoje prośby dziękczynienia, które pragniecie złożyć w czasie tej najświętszej ofiary,